Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Możecie zostawić lajka, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę. Wpadajcie też na Twitcha, tam streamy około 20, no tam codziennie bym nie powiedział, ale staram się na pewno je robić. Słuchajcie, wykonujemy misję główną, czyli Święty Smutas East Endu, znać Siana Hamptona w dokach na East Endzie. No i zaczynamy w takim nietypowym miejscu, w sensie nie jesteśmy jakoś tak mega blisko misji, ale jest tu mega dużo postaci, z którymi możemy porozmawiać. Jest to zresztą de facto dzielnica, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, także zamieńmy kilka słów z mieszkańcami tej dzielnicy. Na początku ty, gagatku. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Okej, dobra. Który tam poziom hipnozy potrzebuje na niego? Czwarty, niestety. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck, you must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah, you've been a soldier, I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. No wciska. Czyli czwarty poziom i dojeżdżamy cię, lamusia. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here, like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. Moja słodka królowa doków. Dobra, nowa wskazóweczka, bo może i kocha Edwinę, ale to ona jest prawdziwą przywódczynią szajki. Żegnam w takim razie, a tutaj szukam Siana. Sean. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh yeah, I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Dobra, dzięki. Goodbye, Mr. Digby. W sumie strasznie dużo wygadał o swojej szajce. Dziwne to było, ale rozumiem, że to on nie przewodzi tą szajką, tylko tak naprawdę ona. Good evening, miss. Dlatego on tam jest. May I ask you a few questions? Who are you? Pionkiem. What do you want? As I just told you, I'm a doctor from the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, mate? O, jak najbardziej, dobijmy targu, zatem pokaż co tam masz. As long as you have money, I'll show you all I have. Kurczę, tylko problem jest taki, że ja nie mam pieniędzy, bo ostatnio kupiłem fajną broń. Na szczęście ona nie ma fajnej broni, tylko jakieś takie zwykłe tutaj przedmioty do kupienia. Good evening, Miss... Hello. Twoje życie w Londynie, możemy ją tutaj zapytać. I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Jest pani szczera do bólu. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Jestem zainteresowany? W sumie to chyba jestem zainteresowany, za szczerze mówiąc. Mógłbym mieć fajne korzyści z tego, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Wróć. Jestem zainteresowany. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really?
Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. O, mogę. Góle cmentarne. Chyba za pracę. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Ja miałem się o coś zapytać, no właśnie. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Ja tak teraz sobie uświadomiłem, czy okradanie grobów, masowych grobów, które leżą zakażeni, nie jest czasem, jakby to powiedzieć, przynajmniej kurczę, nierozsądne? Czy to się można zarazić? To bardzo, bardzo szybko. Witam serdecznie, a to nie ciebie szukam? Nie. Możemy sobie chyba porozmawiać. Kiedy z nim gadałem. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Twoje życie w Londynie, czym się zajmujesz? Is there anything in particular? Nie pytałem go wcześniej o to? No to jest generalnie ta dzielnica, gdzie trafiliśmy po raz pierwszy. W pierwszym odcinku mieliśmy tutaj styczność z tymi postaciami. No reason at all to rejoice. Life is hopeless and then we die. Is that it? Let me tell you a story. O kurczę, no zamienia się w słuch, ale będzie dużo dialogów na samym początku. Ja tak nie lubię też zaczynać dialogami. Nie, przynajmniej nie takimi długimi, ale no tutaj gra głównie opiera się o te dialogi, intrygi i tak dalej. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. Nowe śledztwo? Kurde, będzie strasznie duże tutaj w sumie. Śledztwo. I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Ja też, tylko ja akurat szejki. Ty, to poczekaj. A jaką on ma jakąś krwi? No średnią akurat, w sumie 350 punktów doświadczenia. No to może go nie zabijajmy. Chociaż on i tak nie chce żyć. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Pełny metraż. No dobra. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No. Let me tell you. Another time. To już było gadane. Dobra. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Sean. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about him.
Tom Watson, dobra. Tom Watson, tylko kim jest Tom Watson? Czy ty jesteś Tomem Watsonem i czemu tu kurwa ktoś nie żyje? Witamy w dzielnicy doków. Siemano. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange? Całkiem sporo podejrzanych aktywności ostatnio napotkałem. My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Twierdzicie w Londynie? What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. Chyba nie. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham. Co? Bo kurczę, akurat skipłem. Wiesz, że Jack został zabity przez wampira, okej. Okay. No, twojej pracy opowiedz. Z tym mam za ciężkie paluchy. I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. A który on ma poziom w ogóle hipnotyzacji? Czwarty, ale ma dobrą jakość krwi. Moglibyśmy tutaj o nim pomyśleć, żeby go usunąć. Skoro szukam wampirów. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Coś czuję, że nie zabiłeś, kurczę, tego. Nie zabiłeś wampira. You need my medical attention, sir. I appreciate your concern, but I'm perfectly fine, thank you. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good barman. If he talks to you, then it's fine by me. Dobra. I could make. My właśnie nie wiedziałem, kim jest ten Sean. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Czy nie tam Sean, czy jak on tam na imię ma? Siomo. Watson. He was molested by a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Huh? Chłop został księcem i jako dziecko był molestowany przez księdza. Okej. Okay. A to historia? Tom Watts, Tom, z nim mieliśmy porozmawiać, no właśnie. Gdyby on mi nie podpowiedział, to bym go w sumie nie znalazł. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tak jest, szukamy tego dzioma. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Muszę to wrócił. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone.
Nowa wskazówka. Jako dziecko Sean został podrzucony do katolickiego sierocińca. Swoją drogą, on ma strasznie tak dużo dobrą jakość krwi, no tylko poziom 6 hipnozy, no to nie damy radę. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Dobra. Tutaj w prawo, w lewo, tego musimy tam iść. Dobra, dzięki wariacie. W sumie trochę nam pomógł. Są tu jakieś postacie, z którymi mogę rozmawiać? No niekoniecznie, widzę. Mógłbym tego zahipnotyzować i zabić, ale z drugiej strony 300 punktów doświadczenia to nawet mi się kurwa nie chce. Więcej czasu poświęcę na to, żeby spróbować go zahipnotyzować, niż jej korzyści z tego tak naprawdę będzie. Tylko jak ja mam się tam udać, tak z ciekawości? To jest dobre pytanie. Poszukaj informacji. Czy ja muszę iść tutaj naokoło? Czy będę jakieś w stanie tutaj przepłynąć na drugi brzeg? Z drugiej strony jestem chyba wampirem, prawda? Wydaje mi się, że będę mógł się po prostu tepnąć tam. Wolontariusze sekcji zbrojeniowej. Brytyjczycy, łączcie siły. Tutaj jakaś ulotka, czy tam plakacik odnośnie wojny. I pewnie zachęcający do tego, żeby dołączyć do armii. Wszystko fajnie z początku brzmi, a potem... O kurwa, wielka bestia na 22 poziom. I od się dupca. Nie, to my musimy zacząć zabijać, nie? Bo to jest masakra, przecież ja nie daję rady, fest. To jest... Fest do kitu jest. Fest jest do kitu, nie? Chyba, że ja się będę w stanie jakoś tak przyślizgnąć i z nim nie bić najlepiej. Spierdalaj. Przed siebie, biegnij. Szybko. Nikogo nie ma, nie widzę. O kurwa, są. O, Jesus. Dobra, piąteczka na gościa. Co się dzieje? A, chłopi miotacze, o chłopa, miotacz ognia. Dobra. A ja mam kurwa dużego chuja, S. Pyk, pyk. Ty, nie no, ten miotacz ognia jest jakiś pojebany, co jest grane? Dobra. Ej, panowie, stop. Stop, fajne poziomy macie, nie? Nie, dobra, my musimy fest zacząć naprawdę ulepszać tego, nie? Naszą postać, bo jest taki kwas. Straszny jest kwas. Ła. Uwaga. Biegnij. Dobra, i dwójeczkę w gościa. Kurwa, miałeś w gościa trafić. Na plecki. Pyk. Na plecki. Czekam, aż użyję. Pyk. No i o to chodzi. Jest dobrze całkiem. Dobra, ucieczka. Krew. Leczonko. Biegniemy. Leczonko. I dwójeczka. W gościa. Pyk. Dobra, pół HP już ma. Jest dobrze. Uniki i walimy normalnie z piły i będzie kituwa chyba. Oj. Kurczę, ciężkie w sumie te walki są. Nie wiem, kurwa. Ja jestem jakimś bobem strasznym. Nie wiem, o co tak naprawdę chodzi, że... Ja im w ogóle nic nie robię. Jestem strasznie słaby jestem. Nie wiem, wkurza mnie to szczerze mówiąc. Łe, no gościu. Czekaj, muszę z niego krew wysać. Krew. O kurwa. Ała. Z tego zioma trzeba krew. Pyk. Dobra, jedyneczka. Piąteczka. Nie, tak, dobrze. Zaznaczyłem tamtego kolesia. I dobijamy. Pyk, dobra, padł. Zwyczajny pistolet Pera Bloom. Kituwa, jakieś jeszcze fragmenty pozbieraliśmy. I krew uzupełnimy. Pyk. Oj, kurwa, nie, no proszę. No dobra. Uniki. Dobrze, że mamy dużo wytrzymałości, tak szczerze mówiąc. Z tego byłoby ciężko. Dobra. Dwójeczka. Dobitka. Jedyneczka, leczonko. Dobra, i mamy to chyba. Ale ciężko było w sumie. Nie wiem, jakieś strasznie mocni to są zawodnicy, mi się wydaje. Weźmy tutaj. Trochę popanikowałem. A, bo ja mam tą strzelbę fajną w sumie. Używany rewolwer? Czym się różni rewolwer od na przykład tego? Szybkostrzelność gorsza. Przeładowanie to też gorsze. Magazynek większy. Ogłuszenie mniejsze. Beznadziejny ten pistolet w sumie. Ta strzelba? No ta strzelba zostaje przy mnie na wieki. Tylko muszę ją zacząć w końcu używać. Ale na pewno nadarzy się jeszcze okazja. Czy ja jestem w dobrym miejscu?
Kurczę, chyba średnim jestem w samym miejscu, ale mam w ogóle punktów doświadczenia strasznie dużo. Weźmy sobie na mapę. Musimy się udać teraz tam. Czyli tutaj nie było tego Shona. No co? Szukajmy jakichś miejsc, które się świecą, żeby móc pozbierać jakieś fajne rzeczy. Ty może jakaś kryjówka? No nie. Tu na pewno mogę to podnieść. Pył i zegarek. Może być. Zawsze to można sprzedać. Mogę w ogóle wejść do wody? Chyba nie, nie? Nie mogę. Szkoda. Tutaj? Czy my chcemy w sumie iść? Nie wiem. Dobra. Spróbujmy im nakopać. Pozbierajmy z nich rzeczy różne. Czy ja dostaję za te walki jakieś, nie wiem, punkty doświadczenia? Mam wrażenie, że właśnie nie, a że powinienem w sumie. Dobra, siemano panowie. Cienie, to z OP, ten ulcik jest OP i te ulty generalnie one nic nie kosztują. I one-shotują te skalę, także naprawdę następny tutaj, w co pójdę, to kolejną taką fajną umiejętność i będziemy po prostu spamić na jednego przeciwnika ciągle takie cienie, jakieś tam inne rzeczy i właśnie walki będą, mam nadzieję, wygrywać się wtedy same. Nie wiem, w stanie dużo bardzo zadać damage'u. Tu jest ktoś. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Kurczę, no sporo osób tu szczerze mówiąc ginie, a tu co się dzieje? Tu to jest jakaś bitwa kolejna? Walczą ze skalem? Nie wiem, komu pomagać, z kim walczyć, kurwa, szczerze mówiąc. Dobra, na trzeciego. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Oczywiście, że tak. On ma... O kurczę, on ma jakieś... Miotacz zarazy chyba. Coś takiego. Dziwne. Dobra, i dojazd. Pyk. Dobra, i teraz dwa wampiry. Pojedynek. No i mamy to. Dobra, dawajcie co macie przy sobie. Nie są to chyba jakieś mega bogatości, ale zawsze coś można z nich pozbierać chyba. Szklana fiolka, kituwa. No i przed siebie biegniemy, tylko pytanie, czy do góry mamy jakoś iść? Nie wiem, czy jakoś tędy? Chyba w tą stronę bardziej niż w tą na lewo. A w ogóle strasznie dużo tu potworów. Nie, no nie chce mi się walczyć z każdym gościem, nie? Nie, to już nie przesadzajmy, nie? Biegnijmy po prostu przed siebie. Dawaj. Powalczymy kiedy indziej. Bo te walki generalnie nie dają mi punktów doświadczenia, więc to się chyba nie opłaca. Tędy? A za to chodzenie mi daje punkty doświadczenia, nie wiem. Przed chwilą było 450, teraz 470. Czy chyba, że przez to, że idę cały czas do przodu i wykonuję misję. Kolejny jakby etap misji wykonuję, dlatego. O, jest tutaj sporo tych ludziów. Siema. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Ale będzie rozmów teraz pół godziny. Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Wierzycie w Londynie? Czym się zajmujesz? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Nieźle. What can you tell me about this vicinity? Tell you what? Just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Powiedz wprost, co o mnie myślisz. If you have something to say. To chyba powiedziała. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor.
You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Oh, your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Wrzucenie wszystkich do jednego wora. Naprawdę nie wiesz, kim jestem. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. No, nie ma akurat zielonego pojęcia w sumie. Dobra, życie Londynie, osobiste pytania. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions. Tak, tak. Especially when it's a woman. Pamiętajmy, że w 1920 roku warunki były tam tragiczne. Jak ci obcięło rękę, to trudno. Mieli wyjebane w siebie, więc... Akurat jeżeli chodzi o to, to... A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. Ale też te... Zaraz się rozwiadę na ten temat, może trochę. Count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Ale też dzięki właśnie tamtym czasom ta technologia poszła tak bardzo, bardzo do góry i tak bardzo szybko. Swoją drogą możemy ją zahipnotyzować. Nie ma kurczę walczenia. Ty, ale 1100 punktów doświadczenia byśmy za nią dostali. Dużo bardzo. I trochę mnie wkurzyła. Nie chcę być chyba złym wampirem. Ale kurczę, taki na dziurę tak dostajemy. Kurczę, a co w ogóle jest? Ona jest zdrowa, tak? Jak zaproponujemy naszym badania? No, thank you. Okej, okay, czy ona jest zdrowa? Potrzebowalibyśmy kilku wskazówek, żeby ją tutaj pozyskać jej jakość krwi na lepszą i więcej doświadczenia zdobyć. Także na razie sobie odpuścimy, ale myślę, że ona będzie naszą ofiarą. Goodbye, Miss Paxton. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, bo ja dostaję tak bardzo na dziurę, strasznie ciężko mi się to walczy. W sensie, dajemy radę, tak? Ale no jest ciężko, jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o walki. Dużo ciężej niż mogłoby być, gdybyśmy byli bardziej ulepszeni, tak? Wtedy to by była przechadzka po tak zwanym parku. Myślę, że ona mogłaby być pierwszą tutaj moją ofiarą. Chyba, że musimy najpierw przede wszystkim zobaczyć na status dzielnicy. Ona jest stabilna, ale no status dzielnicy nie jest dobry, także akurat nie wiem, czy ja bym chciał tutaj zabijać w tej dzielnicy ludzi. No, na razie sobie odpuścimy, tak czy siak. Chodźmy tutaj porozmawiać z jakąś samicą. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy mamy strasznie doctor, w ogóle dużo misji tego pobocznych. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Ladasznica, tak? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. Jesteś bezdomna. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Dobra, wróć o tej części miasta. Kurczę, ja bym powykonywał te misje poboczne. No tak teraz kłują trochę, bo mam chyba z 20 misji pobocznych. Tych śledztw do wykonania. A za nie możemy jakieś fajne pieniądze dostać. Czy powinienem odejść? Those bastards are worse than the epidemic. Oj, przyjdzie kryska na matyska, jak to mówią. Pokaż w ogóle twoją jakość krwi, 1000. Kurczę, coraz smaczniejsza się ta krew wydaje. Tym dalej, tym więcej razy na dziurę dostaję. Tym ciężej mi się walczy, tym coraz smaczniejsze tutaj kąski. The gangs, the thieves,
the drunks, the jobbers. Się wydają, chodzisz po ulicach w nocy. Will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Shaunhampton shelter. No one would dare to be violent there. Okej, okay, wróć do tej części miasta. Osobiste pytania. W takim razie potrzebujemy wskazówek. W takim razie szukamy Shauna. Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Dobra, dzięki. Goodbye, Miss Paxton. Kurczę, ja bym sobie zaznaczył jakieś misje poboczne. Dostaliśmy tu sporo punktów doświadczenia. Przyda mi się jakąś też kryjówkę. A tu mamy kryjówkę. Chodźmy do tej kryjówki w sumie. On się kimnął i. No i ulepszyłbym swoje umiejętności, bo jest ogólnie syf. Ale też jednocześnie bym zaznaczył tutaj moje poszukiwania w tej dzielnicy. I teraz tak. Zdecyduj, co zrobić z zegarkiem. Zanieść to komuś z rodziny, sprzedaj komuś innemu. Oczywiście, że opierdolimy sprzedawcy. Potrzebujemy pitosu. Znajdź miejsce, które zostało zbombardowane. Hołd dla ofiary. Nie wiem, wydaje się to kurczę nudną misją. 300 metrów? Gdzie to niby jest? Ha! Aha! Ta, to jednak nie robimy tego. Nie ma takiej możliwości. Poczekaj. Tutaj co mamy? Znajdź złodzieja, którzy okradli... Gisel? Pokaż ile metrów. 127. Myślę, że możemy wykonać tę misję poboczną. No a tutaj gdzieś jest Sean w okolicy. Nie wiem, czy nie pobiegniemy teraz po prostu wykonać tę misję, ale z drugiej strony jesteśmy już tak blisko tej misji głównej. Dobra, do misji głównej. A tam się udamy przy okazji gdzieś. Ale zaznaczę sobie to, jak gdzieś będziemy przy okazji przechodzić blisko tej mojej misji pobocznej, to tak zwanego poszukiwania, to wtedy tam zajrzymy. Tylko żebym o tym nie zapomniał. Okolicne nocnego azylu, status dzielnicy stabilny. O kurczę, ile w ogóle tu ludzi jest. A to nie są chorzy, tak? To oni po prostu taki przytułek dla bezdomnych. Stara gazeta. Bomba wybuchła tuż po świcie przed wejściem fabryki do amunicji. Największego pracodawcy w okolicy. Wybuch sprawił, że wszystkie okna w północnym Southwark wyleciały z ram. To cóż, że zginęły tylko dwie osoby. Stara gazeta. No, czyli teraz wiemy, gdzie w sumie. Gdzie to wybuchło? Tutaj? Chciałem wejść. It's locked all right. Nie szukamy tego Shauna. On pewnie będzie na samym górze, co? Tutaj może? A tu! O, witam! O kurczę, on ma 6000 tego. To jest krew jakaś. Z tymi drzwiami. 6000 jakości krwi, to sporo całkiem. Tutaj jest coś do pozbierania i tutaj jest szapyk. Słuchaj, wariacie. Why the long face, doctor? O. Is it all that worries you, Sean? My long face. Really? This is a blessing for me to become a skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Nie przeraża cię to, kim się stałeś? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Nie odrzucają ci święte symbole? This is a blessing when God's own house and holy symbols repel you. If that is your burden, doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh. Co? Wariacie. Why return? Co ty gadasz? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Pomocny skal. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor, meals laid out before you, yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you, but this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul,
but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Wiedzisz, że jesteś niewinny? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Dobra, ja się powoli chyba gubię w fabule. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Mam wątpliwości. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. O, 6000 punktów doświadczenia, tak jest. Pewnie, że się oddasz, nawet szczerze mówiąc, jak będziesz miał rację, to i tak się muszę, kurwa, wsunąć na śniadanie. Tylko generalnie tam poziom hipnozy jest strasznie wysoki, żeby go zjeść. To w ogóle jakie dziwne zdanie. Że musimy kogoś zjadać tutaj w tej gierce. Dobra, musimy się udać w tamtą stronę i w tamtą stronę nie tylko mamy do wykonania tą misję związaną właśnie z łupami wojennymi, a misję poboczną, ale też główną misję, także no co. Chyba biegnijmy do przodu, chociaż może przy okazji do kryjóweczki byśmy się udali, tutaj jest blisko ta kryjóweczka. Jak najbardziej, 42 metry do kryjówki, a ty kim jesteś, wariacie? Z tym już gadaliśmy wcześniej. Tak, to ja do kryjówki, mam blokowano drzwi. Zachodnie doki, chodźmy do kryjówki, kimnijmy się, bo dzięki temu wyewoluujemy, a mamy prawie 3000 punktów doświadczenia, to całkiem kurczę jest sporo, 3000. Tutaj, a tu się uzupełnia amunicja, to nie musimy akurat uzupełniać. Możemy coś stworzyć w sumie, ulepszyć jakąś broń naszą, ulepszyć kołek, stworzyć te serum regeneracyjne na przykład. To praktycznie w ogóle nic nie kosztuje, teraz mogę to porobić. Przyspiesza wzrost wytrzymałości. Możemy to porobić. Punktów krwi. To też praktycznie nic nie kosztuje. Także poróbmy te wszystkie środki na zmęczenie i tak dalej, mi się wydaje. Że przy okazji zawsze jak będziemy chcieli wsunąć komuś krew, to będziemy mieli jakiś tutaj środek już zrobiony. Dobra, jeszcze to by się na zapalenie oskrzeli przyda. Kodeina na manganian potasu. A nie wiem, czy jestem z tego w stanie coś rozłożyć na takie rzeczy. Opium, kodeina. O, to. Fiolka z pigułami. Przetwórz. O, i teraz stworzymy sobie cyk. No i wydaje mi się, kurczę, piękna sprawa chyba. To jeszcze możemy zrobić jedno, bo dużo osób w sumie jest zmęczonych. Możemy im pomóc. Wink wink. Dobra, i zróbmy kosę może. Do tego potrzebowalibyśmy fragment porządnego uchwytu w sumie. No to na pewno nie zrobimy. Ale może jesteśmy w stanie zrobić zwyczajny kołek, ulepszyć. Niestety. Fragment uchwytu. A spluwy jestem w stanie ulepszać. Jak najbardziej widzę. Potrzebujemy... A nic, wszystko mamy w sumie. O kurwa, ile obrażeń więcej. Robimy. Fragment porządnego spustu na czwarty poziom byśmy potrzebowali. Dobra, broń ulepszona, także jest gituwa. No chodźmy się kimnąć i ulepszmy samego siebie. Będziemy większy damage zadawać, bo powoli dostaje na kurczę tą zwaną dziurę. Krwawy kocioł. Koncentrujesz swoją całą moc, by zagotować krew wybranego przeciwnika. To gwałtownie wybucha, zadając obrażenia zarówno jemu, jak i każdemu, który stoi obok. Ej, co klikłem? Nie chciałem wyjść. Przypadek. Lewy przycisk, prawy przycisk myszy klikłem. To jest fajne, no to jest takie obrażenia takie grupowe. To jest nam potrzebne, tracisz kontrolę i na moment pozwalasz rządzić bestii. Bestia teleportuje się do wszystkich otaczających się przeciwników i wściekle ich atakuje. Kurwa, brzmi zajebiście, szczerze mówiąc. Niektóre umiejętności wzbudzają lęk nawet wśród wampirów. Jedną z nich jest wściekłość. Po prostu uwolni bestię. Pewnie, że tak. Ulepszmy to. O kurde, na następny poziom 200 tych, 2000 punktów doświadczenia. Krwawy kocioł. Pewnie, że też wykonamy krwawy kocioł. Cyk. Mamy to.
Zasłona cienia. Co to w ogóle jest? Tak szczerze mówiąc, cienie pozwalają wampirowi się ukryć. To chyba nudy. Doskok też takie chyba średnie. Głaz cienia, pazurki. Będziemy pokazywać pazurki. Nie wiem, w sumie torba medyczna też średnie. To są wszystkie na poziomie drugie. To moglibyśmy ulepszyć chyba. Wydajność krwi. Zwiększy wydajność krwi. No, idealnie tak. Mam 800 punktów doświadczenia, a to 600 kosztuje. Wydaje mi się, że gituwa. Mamy teraz 3 ulty więcej. Te ulty praktycznie nie zużywają krwi, oprócz tam tego jednego ulta, nie? Co zużywa krwi. Oj, co się stało? A, status dzielnicy wzrósł. Co ciekawe. W porządku bardzo. Okej. Okay. To jest informacja tak zwana dobra. Dobra. Tak zwana dobra. I wydupcamy stąd. Klimatyczna w ogóle bardzo ta gierka. O, chodźmy zawalczyć w sumie. Ja bym przetestował te moje nowe umiejętności. Piąteczka. A no nie mów mi, że ja tylko jedną naraz mogę używać. Ja myślałem, że kilka będę mógł spamić jak powalony. A tu ulcik jest tylko jeden. No to kwasior tak zwany. Czemu nie mogę wyjść stąd? Muszę ich pokonać. Ale syf, ty, ja myślę, że to jakoś tak będę mógł wszystkie używać naraz. Ty, to wydaliśmy tyle poziomów na to gówno. Oj. To aż mnie zabolało chyba. No, trochę boli. Pokaż to. Szczegóły ostateczne, mogę to... O kurwa. I od się dupca, nie? Krwawy kocioł, spróbujmy... Wściekłość, ale syf zrobiłem. Łe, to jakbym wiedział. Co, jak ja bym wiedział. Kurczę, to nie wydawał tyle na głupoty straszne. W sensie to nie jest głupota, że wydaliśmy na jakieś umiejętności, ale mogliśmy ulepszyć sobie na przykład sam ten cień. Wtedy to by coś dało. Tak, wydałem 3000 punktów doświadczenia na jakieś gówno. I o, cię kręca, ty. No, syfiaście, nie? Fest. Fest nie fajnie to zrobiłem. Nie wiem, czy mogę wczytać. No nie mogę za bardzo tutaj wczytywać giereczki. To jest też najgorsze. Zapis jest na bieżąco tworzony. No, ale odjebałem, nie? Nie no, straszny syf zrobiłem. Spróbuję wyjść do menu i zobaczyć, czy mogę to wczytać. No to co, widzowie? Minus 5000 punktów w takim razie. Ale się syf naprawdę stał. Szkoda, kurczę, bo mogę na takie fajne rzeczy wydać to, albo ulepszyć nawet ten cień, bym rozmiarzał przeciwników w pół, nie? I to by było fajne, bym podchodził do bossa i go one-shotował praktycznie. Tak, wydałem to na takie gówno jebane, ale nie wiem, co to jest do końca, nie? Pokaż. No to fajne, bo to takie obrażenia w sumie... właśnie na kilka osób padają to obrażenie, fajne to jest też. No ale... No tamto naprawdę, mogłem tamto ulepszyć i to było na jednego gościa i bossa praktycznie one-shotował każdego. To było fajne. No ale nie wiedziałem. No człowiek się uczy na błędach, szkoda, że akurat musiałem 3000 punktów wydać na to. Szkoda, że nie zrobiłem tak, że... O kurwa, ła. Że jednego tego. Że jednego ulta wykupiłem i żeby to przetestować, tylko kupiłem naraz kilka tych ultów. Powiedzmy, że to jest ult. Czy taka umiejętność główna. No nic. Happens to the best. Nie wiem. Trudno się mówi. Pokonajmy ich. Chyba nie będzie to jakieś mega ciężkie. Jo, w miarę łatwe. Lecimy do przodu i tutaj mamy... No właśnie. Tutaj mamy do wykonania różne misje. Oła. I misję główną, i misje takie poboczne. Pokonajmy najpierw go chyba. Przydałoby się wystać z niego krew. Tak mi się wydaje. W ogóle ciekawa mechanika walki, że musisz wysysać krew. W sumie pierwszy raz się z taką spotykam, dlatego jest to w miarę ciekawe w sumie. Bardzo ciekawa w ogóle rozgrywka. Całkiem ciekawy gameplay, całkiem ciekawa fabuła. Taki ciekawy pomysł w ogóle na samą fabułę, sam zamysł, że jesteśmy wampirem. Też się raczej wydaje interesujący. Czy ja chcę używać mojej umiejętności? Nie, chyba nie. Oczywiście były kiedyś gry, w których musiałeś być wampirem. W których stawałeś się wampirem. No ale nie były one...
tak bardzo moralne, powiedzmy, i nie bazowały na moralności jak tutaj. Prewin has some unethical ways of financing their war. Zatrzymaj pieniądze i okłam Giselle, albo zdecyduj, co zrobić w sprawie skradzionych pieniędzy. Oczywiście, że ją okłam i zachowam Pitos do siebie, ale teraz to generalnie chcielibyśmy wykonać misję główną. Zbadaj kanały i odkryj sekrety. Chyba tutaj. A tu strasznie dużo tych skali jest w ogóle. Strasznie dużo. Dobra, użyjmy umiejętności głównej. O kurwa. To mi coś przypomina, tylko nie wiem co. Jakąś umiejętność też z innych gier, ale nie pamiętam z jakiej. Z jakiejś gry to mi przypomina umiejętność. Z Wiedźmina? Nie, chyba niekoniecznie. Nie, gdzieś w jakiejś kieszeni była taka umiejętność, że właśnie zamieniałeś się w cień i ich tak biłeś. Znaczy trochę przypomina... O, wiecie co przypomina? Jak ktoś grał w League of Legends, to będzie wiedział. Mastera I. Tak skacze po tych postaciach. To na pewno, ale jeszcze w jakiejś grze była taka umiejętność. No to jest chyba wejście do kanału, tak bym strzelał. Wezwijcie posiłki. Już kurwa nie zdążycie, pyk. Ała. Kurczę, to wytrzymałaś jest... Za mała. Mimo tego, że jest duża, to jest za mała. Nadal. Wkurza mnie to, że nie jestem w stanie właśnie tak płynnie cały czas machać tym mieczem, tylko muszę się raz na jakiś czas zatrzymywać. I ucieczkę robić na przykład, tak jak teraz. Lecz się, lecz wariacie. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jeden na jeden to zaraz akurat. Czy to jest wejście do kanałów? No to chyba wygląda. Na stare warsztatowe może ulepszać i specjalizować zarówno broń białą, jak i palną. W ten sposób zwiększy się jej skuteczność. Co ty, wariacie, nie powiesz? A swoją drogą to weźmy, kliknijmy tutaj mój, nie ekwipunek, tylko moją postać. Nie wiem, które to jest tego. Która to jest zakładka tutaj. I wybierzmy może teraz krwawy kocioł? Nie, a to mi kosztuje krew, jak ja to używam, czy co? Obrażenia 230. No nie wiem, weźmy ten krwawy kocioł, przetestujmy, może nas zobaczymy. Co to robi, czy jest to mocna umiejętność. Ale coś czuję, że no niestety zmarnowałem punkty doświadczenia. No szkoda, kurczę, strasznie mnie boli to, że zmarnowałem te punkty doświadczenia. Tędy? To jest zamknięte. Daj coś ciekawego? Nie da rady. Chciałem w ogóle, mam iść, zbadaj kanały. No badam, ale... Mam gdzieś konkretnie zaznaczone jakieś miejsce? Tu do wody mogę? A mogę. No chyba nie tutaj, tak mi się wydaje. Chyba niekoniecznie. Tutaj coś ciekawego? Trochę pitongu leżało. There must be a way to control the water level in this reservoir. I need to find the wheel. Dzięki za podpowiedź. Bo sam tego nie ogarnął. Dobra, jakieś koło jest potrzebne. Tutaj koła nie ma. Tu był co najwyżej plan. A tu jest koło. So that's it. These wheels control the water level. Super. Coś nie maleje, mi się wydaje. Halo? Zmalało chyba. A, tutaj mam się dostać. Dobra, chyba gituwa jest. Myślę, że na dole będzie maleć. Może nie tutaj? Nie, chyba nie tutaj. Tak rozwalę na przykład tutaj te rzeczy. Nic. Brama teraz powinna się zamknąć. Dobrze, robię podpowiedzi dla dzbanów. Czyli tutaj, tak? Teraz muszę kliknąć, czy co? Czeka brama.
A tutaj, tutaj, no. Nie da rady teraz. Czekaj, spróbujmy jeszcze zejść na dół. Także mamy 50 minut, więc rozkminimy tą zagadkę, ale resztę tutaj tych kanałów sobie zbadamy w następnym odcinku, no ale... O, tu coś jeszcze jest. Nabój jeszcze lingi. Kurwa, no wejdzie do tej wody, wariacie. Ja, to jest taka... To są kanały takie... Z szambem? Czy nie? Nie, nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi. Nie wiem co się dzieje. Co on zakręci, co odkręcić, wariacie. Aaaa. Nie rozumiem nadal, ale chuj. Okidoki. I teraz, nadal nie wiem w sumie co tu. A, tu. Teraz możemy iść dalej, prawda? Nie tędy akurat. Tędy, tędy i na dół. Powinniśmy mieć taką możliwość pójścia dalej. W każdym razie dzięki wielkie za obejrzenie w ogóle tego odcinka. Widzimy się w następnym. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha, tam streamy codziennie. Oj. Czy to był jakiś wampir? Chyba tak, dobra. Czy to był wampir? Odkryjemy w następnym odcinku jutro, godzina 14 i 16, bo odcinki są codziennie. Siemalski.